Bartek z kanału AgroKubuś. Dzisiaj uprawiamy pod kukurydzę zestawem John Deere 7530 z talerzówką Mandama. Dzisiaj jest 23 kwietnia. Dosyć późno, ale pogoda nie pozwala wjechać w pole. To deszcz, to wiatr zimno. No i tak wyszło. Ale parę dni pogody wystarczyło i jak widać już się burzy. Więc no. Dosyć długie, fajnie się uprawia. Nie jest króciutkie, nie ma dużo kręcenia, więc jest dobrze. Zaraz wyjdę pokazać zestaw z dworu. Jest to w ogóle pierwszy vlog na tym kanale, więc musicie wybaczyć, pierwszy raz to robię. Że tak powiem, stresik jest. Ale z czasem będzie tylko lepiej. Dzisiaj też wiatr wieje, dosyć zimno. O, tak się prezentuje zestaw. Z zewnątrz. Talerzówka 4-metrowa. Gdzie kamień nie wszedł? Nie wszedł. Często lubią w kamienie wchodzić, trzeba po tym młotkiem stukać. Piaszczysta ziemia, trzeba nieraz podtrzymywać na wale, żeby się nie zapychało. To na ciężkiej ziemi idzie fajnie, nie zapycha się w ogóle. Ale na piachu wał gumowy lubi się zapchać często. O, teraz na przykład trzeba podnieść.
siewacz do kukurydzy. Dałem polidak. No i z reguły nam się sprawdza, kukurydza dosyć duża jest. To jeszcze zależy, jak pada. Wiadomo, te lata są suche. Ale w tym roku dość wyjątkowo długo padało. W tamtym roku już 15 posiałem wszystko, kukurydzę. A teraz dopiero jutro, 24, zaczniemy. Na następny tydzień znowu mają być opady. Więc trzeba się śpieszyć. Wiadomo, jeszcze sąsiedzi chcą, żeby posiać. No i trzeba się śpieszyć. Z tamtej strony robi rowek delikatny. Zresztą widać. I żeby go zakryć, po prostu jeżdżę tak, nie? Zobaczymy jeszcze, jaka będzie kukurydza wysoka.
wiadomo, jak będzie niska, to wszystko pójdzie. Ale jak będzie duża, to z 18 hektarów powinno wystarczyć. Dzięki, Buś.
bardzo dobrze. Tu zlot się zrobił. Na nagrywki trzeba samemu konstruować filmy, podtrzymywać ten kanał na duchu. Zjedziemy. Nie jestem taki jak Gibbon. Podziękował, bo się ceni. Ten kawaler jest do wzięcia. Piszcie w komentarzach, gdzie wuchy. Pokaż się jeszcze do kamery. Gibbon. Wstydliwy chłopak, ale dobre. Dobre ma serce. Bardzo uczuciowy. Znajdujemy się na następnym polu. Już trochę zacząłem. Udziałka 2 hektary. Szybko pójdzie. Też od groma kamieni. Ale na razie nie widać, żeby gdzieś się zaklinął między talerzami. Dajcie znać w komentarzach, czy już uprawiliście pod kukurydzę. Może już posialiście. Już parę filmików na YouTubie widziałem, że siali. Kolejny pasażer, niedźwiedź. Jakby ktoś pytał, to nie gryzie w całości połyka.
też trzeba podnieść. Potem z siewnikiem się nie będzie zatrzymywał przecież. Walimy. Przymierzałem się do zrobienia takiego koszyczka na kamienie. Dobra, myślę, że to na tyle na ten vlog. Dajcie w komentarzach znać, czy chcielibyście więcej produkcji. A tak jak mówię, pierwszy vlog, musicie być wyrozumiali. No. I tym oto akcentem kończymy dzisiejszego vloga. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takiej produkcji. Pożegnaj się, Gibor. Maura. Maura.